Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do kolejnego Q&A, to jest 81. Wspomnę tylko o rekrutacji na Galaktyczny. Fajnie, udało się kilka osób wybrać. Świetne teksty piszą, świetne. No i cieszę się, że po prostu będziemy jakoś tam tworzyć razem to wszystko. I tak przejdźmy sobie do pytań. Ostatnio jakoś po prostu strasznie zajęty jestem i nawet nie miałem chyba przez dwa dni czasu, żeby coś nagrać, więc mam nadzieję, że się zrehabilituję wam dzisiaj. Jeszcze spróbuję coś w nocy, w niedzielę, żeby na poniedziałek było. Okej, okay, przejdźmy sobie do wszystkich pytań. Tak, tak, piszcie do mnie, Robert, bez problemu. Nie ma jakby tutaj, jakby w tej kwestii żadnych wątpliwości. Ja jestem niedużo starszy od was, więc myślę, że tak będzie najlepiej. Okej, okay, tutaj. Ktoś tu mnie stalkuje tym Mateuszem, więc pomijmy to. Witam, mam pytanie, bo na Allegro Bunął 3 za 1300 zł, nowy, czyli czy to nie jakiś shit? Znaczy wiesz, kurczę, problem jest taki w tym Allegro, że sprzedający może napisać sobie wszystko i no my jakoś nie mamy super wpływu na to i tak naprawdę no może to być telefon, nie wiem, z Węgier, z Bułgarii czy czegoś, a on nam napisze, że to jest polska dystrybucja, niebrandowany, albo telefon był brandowany i też nas o tym nie poinformuje, więc no pełno jest osób, które piszą, że nagle mają jakiś inny CSC i się okazuje, że telefon jest, nie wiem, z Cypru albo gdzieś. To jest taka podstawowa i normalna zagrywka. No i niestety jakby promocja tutaj czyni po prostu takie dziwne cuda, że później się okazuje, że telefon jest zupełnie z innego rynku albo coś z nim jest nie tak, więc ja przestrzegam po prostu przed kupowaniem najtańszych ofert, bo okej, może się zdarzyć, że ktoś chce sprzedać tanio i rzeczywiście może być to okazja, ale to tak naprawdę nie wiem, w 20% może się sprawdzić, reszta to są jakieś wałki, oszustwa i tak dalej. No, musicie brać pod uwagę, że niestety ludzie nie są zbyt uczciwi, o tak bym to nazwał. Przepraszam. Robert, czy jest możliwość, abyś nagrał film, w którym pokazujesz swoje aplikacje? Okej, zrobię film taki o moich aplikacjach, co tam mam, więc nie ma problemu. Gdyby Samsung zniknął, to jakim... No... Okej, już pomijam tutaj te polskie i niepolskie znaki. To jak... jakim firmą telefon zająłbyś się? Okej. Słuchajcie, no, dobra, bo to tak dziwnie wygląda. Weźcie, próbujcie troszeczkę tam z tym słownikiem, żeby po prostu jakoś to miało ręce i nogi. Wtedy będzie fajnie. Jakim się zajął? Nie wiem. Znaczy, najbliższy mojemu sercu chyba oprócz Samsunga to... Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. No nie wiem, strasznie mi się podobały Nexusy w momencie kiedy ten, tylko że wiedziałem, że są mało funkcjonalne. Ale tak, jeżeli bym na przykład musiał wybrać, przeżyć 2 tygodnie, czy tam 3 tygodnie bez Samsunga smartfona, to chyba bym poszedł w HTC. Tak myślę. Chyba dla mnie to jest jako numer 2. I co sądzę o ludziach, którzy ściągają płatne gry i aplikacje? No bardzo dobrze, to jest jak najbardziej dobrze o nich świadczy. I okej, ja też na początku oczywiście gdzieś tam sobie ściągałem jakieś pliki APK, ale to już zupełnie na początku mojej przygody z Androidem. Ale tak naprawdę warto po prostu kupić sobie, nie wiem, przelać sobie na tą kartę, nawet taką prepaidową. Ja taką mam do dzisiaj. Nie mam żadnej karty kredytowej podłączonej do Google Play. Przelać sobie tam, nie wiem, 20 zł. Nie jest to chyba jakiś wielki wydatek. Każdy gdzieś tam jest w stanie uzbierać, tym bardziej, jeżeli ma telefon. I po prostu kupić grę, którą potrzebujemy, czy tam aplikację, bo będziemy mieli ją już zawsze i na każdym urządzeniu, więc nie będzie problemów. W razie jakby coś nie działało, to można do supportu napisać bez problemu. Nie trzeba gdzieś tam kombinować, że o, mam legalną albo nielegalną jakby aplikację czy grę. Nie ma co. Warto po prostu... Pamiętajcie, że ci ludzie strasznie dużo pracy wkładają w te aplikacje i gry. Jeżeli jest płatna aplikacja, to należy w ten sposób mi się oddzięczyć, moim zdaniem. Nadal brak aktualizacji dla mojego Tab 3.10. Kiedy dostanę KitKata? Mam nadzieję, że coś usprawni. Znaczy wiesz, ja nie mam rozpisu aktualizacji Samsunga, niestety, a chciałbym.
pojawiają się jakieś tam przecieki, bardziej lub mniej wiarygodne, ale tak naprawdę no, ja pewności nie mam. Raz dostałem taką listę, że się pojawią aktualizacje, ale też dat nie znałem. Pamiętajcie, że oni się nie podadzą wam konkretnej daty. Z jednego prostego powodu, no bo jeżeli prace trwają do ostatniej chwili, później są te softy testowane, nagle coś wyjdzie, że coś się kaszani, muszą szybko coś poprawić, to co, będą mieli termin, który zawalą i miliony użytkowników będą ich zawalać pytaniami i później obrażać, że nie dotrzymali terminu. No nie, tak nie może być, więc myślę, że lepszym rozwiązaniem jest po prostu podawać jakieś tam szacunkowe daty, na przykład miesiąc, tam przełom miesiąca któregoś. Robert, co sądzisz o przejściu Samsunga Galaxy Young, tej starszej wersji z Androidem 2.3 na Samsunga Galaxy S5? No, to nie ma co porównywać, tak? Dziwi mnie też, że tak nagle ktoś jest w stanie, tak, z Galaxy Younga na S5 przejść, ale no, moim zdaniem to, no, okej, okay, telefon jest dużo większy i tak dalej, ale tu się nawet nie da systemów porównać, ani specyfikacji, tego jest za dużo, to na każdym kroku się czymś różni. Zresztą Galaxy Young to jest jakiś tam budżetowiec, a tak, a S5 to jest topowy smartfon od Samsunga, więc nie, tego się nie da porównać tak naprawdę. Robert, możesz mi powiedzieć, dlaczego w moim Galaxy Trend Managerze zadanie jest 640 MB pamięci RAM, a nie jak to wszędzie zapewnione 756? O ile nie pomyliłem końcówki. No, mi się wydaje, że tam jakieś 768 jest, ale albo, no może nie, nie wiem. Czy masz jakieś sposoby, żeby przyspieszyć ten cholerny telefon i które procesy aplikacji zainstalowanych fabrycznie mogę wyłączyć, żeby zwolnić RAM? Nie bojąc się, że zepsuję telefon. Czy ja nie włączam żadnych usług? Fakt jest taki, że jakoś tam te topowe nie lagują mocno, tak? To raz, ale druga sprawa jest taka, że ja włączam tylko aplikacje ewentualnie, które rzeczywiście gdzieś tam przeszkadzają, jakieś chatony, których nie korzystam, czy tam, nie wiem, tą gazetę Rzeczpospolitą, też tego nie korzystam, więc to wyłączam. Ale dużo więcej rzeczy nie włączałbym z tego względu, że pamiętam, że raz coś wyłączyłem i telefon już mi nie wstał, więc no trzeba uważać po prostu. A odnośnie tego RAMu, to nie wiem, no może to się zmienia w jakiejś aktualizacji, której nie dostałeś, albo masz brandowane urządzenie i ono przyjdzie dużo później, więc ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Dobra, Apple Software Update, no niestety, tak wyskoczył. Znaczy wiecie, no QuickTime ma chyba każdy chce mieć, więc normalne. Robert, kiedy będzie porównanie aparatu S5 i N3? Słuchajcie, kurczę, no ja wiem. Postaram się w tym tygodniu, teraz będę chyba trochę luźniejszy ten tydzień, mam nadzieję, chociaż nie. Nie, bo w tym tygodniu może się pojawić Kazum, więc nie będzie tak luźno. No ale dobra, postaram się. Robert, czy będziesz kupował Samsunga Galaxy Tab S8.4? Tak, jak najbardziej. Znaczy, mam teraz jakąś tam wersję testową i będę kupował 8.4, ale w sklepach jest na razie wersja LTE. Ona jest droższa o 400 zł, więc ja, że tak powiem, w to nie wchodzę. I czekam na wersję Wi-Fi, bo jeżeli się pojawi, to w tą kupię, bo LTE nie chcę. No. Ja mam po prostu pakiety w telefonie i zawsze sobie z telefonu mogę zrobić router, ewentualnie przełożyć szybko kartę, połączyć w razie czego sobie szybko telefon właśnie za pomocą routera, Bluetooth czy Wi-Fi z tabletem. Więc ja tego nie potrzebuję, to nie jest mi niezbędne, nie mam kolejnej karty, żeby wkładać. Wiem, można Aero czy coś, ale no, dla mnie to nie jest jakoś tam niezbędne. Dlaczego nie chcesz sobie kupić SV Covera do S5? Wiecie, słuchajcie, mi SV Cover nie pasuje z dwóch powodów. Właściwie z trzech. Okej, okienko jest super fajne, naprawdę coraz bardziej funkcjonalne, coraz więcej rzeczy tam można robić i to jest na pewno na plus. Ale mi nie pasuje forma tego, bo jeżeli ja to otworzę, pomijam to, że to już nie jest takie, że to czasami będzie odstawać tak prosto i coś tam może się dostać i porysować ekran. Chociaż wiadomo, można folię założyć. Ale najbardziej przeszkadza mi to, że niestety jak robię zdjęcie, no to muszę w konkretny sposób odwrócić aparat, żeby ta klapka zwisała, żeby ona nie przeszkadzała przy robieniu zdjęcia. To raz. Po drugie, telefon jest grubszy, bo ten cover z tyłu jednak mimo wszystko, mimo tego, że są teraz nawet już do bezprzewodowego ładowania, no to on jest grubszy. Ten seryjny też jest grubszy, ten, który ma zapewniać to IP67, bo to jest ważne, tak? Żeby nie kupować byle jakiego covera, tak, nieoryginalnego, bo on nie zapewni wam IP67 i no i wtedy jest słabo.
I po prostu niewygodnie mi się go trzyma. Ja już miałem SV Covera do Nota 3 się bawiłem, miałem DS4 i u mnie się to nie sprawdza. Dla mnie to jest niewygodne i niepraktyczne. Teraz zresztą dochodzę do wniosku, że nawet wsuwka nie jest tak praktyczna jak po prostu sam telefon z folią i nic więcej, koniec. Po to mam telefon na 2 lata, żeby z niego korzystać i cieszyć się tym, jak on wygląda, nie że mam go w jakichś pokrowcach, nie wiadomo w czym. Okej, może się coś z telefonem stać, jak upadnie, faktycznie, no, ale to trzeba uważać po prostu i tyle. Koniec. Panie Robercie, Robert jestem. Pękła mi szybka w S3, chciałbym ją wymienić, ale odpada opcja oddania do serwisu Samsunga, bo pewno będą chcieli kilka stów za usługę, która zajmuje 20 minut. Czy nie lepiej samemu go wymienić? Szybka na Allegro kosztuje nawet poniżej 50 zł. No słuchaj, jeżeli jesteś w stanie to rozkleić, bo ja nie wiem, czy to się da rozkleić tam panel z szybą, bo to jest wszystko klejone, no to szczerze powiedziawszy gratuluję, bo ja bym chyba się nie podjął czegoś takiego. Przynajmniej u mnie nie ma takiej precyzji. I teraz tak, są serwisy jakieś tam, które są nieoryginalne, ale pewno już gwarancji nie masz. Tak podejrzewam. Chyba, że masz, no to szkoda, tak? No to warto zatrzymać gwarancję i warto zrobić po prostu no to w serwisie, moim zdaniem. Ale jak nie, to są. Na przykład na starym moim blogu było napraw tam chyba swój Galaxy i tam był kontakt do Marka i on naprawia Samsung Galaxy S3 też będzie, więc możesz tam do niego napisać. Robert, czy podczas użytkowania Samsunga Galaxy S5 zdarzyły Ci się jakieś problemy? Chodzi o jakieś zawieszenie, przycięcia? Dziękuję i pozdrawiam. Słuchaj, są. Znaczy, zdarzają się jakieś tam drobne lagi, tak? Nie było tak, żeby telefon mi się wyłączył kompletnie, żeby się zresetował sam. Nic takiego nie miało miejsca. Zdarzyło mi się, że na przykład no, jakaś tam aplikacja się zatrzymała i było trzeba ją zamknąć. No, ale to nie wiem, na ile to jest wina S5 czy aplikacji. No nie, no, czasami to jest kwestia losowa, więc... No po prostu, tak jest i zdarzyło się to parę razy, ale ja żadnych większych problemów nie miałem, naprawdę. Odpukać, muszę powiedzieć, że pod tym względem, jeśli chodzi o soft, jest to fajnie dopracowane, nie mam żadnych jakichś tam wielkich błędów. Co sądzisz o różnicy cenowej pomiędzy poszczególnymi markami telefonów, jak Samsung i Apple? Znaczy, no Apple jest zawsze droższy, chociaż ta różnica nie jest już jakaś tam kolosalna, tak? No i zależy, co kto potrzebuje. Więc rzeczywiście tu cena jakby odgrywa już teraz drugą rolę, bo to znaczy może nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, bo to jest kupa kasy, ale chodzi o to, że rzeczywiście ta cena Apple nie jest na tyle dużo wyższa, jeśli chodzi o topowe modele, tam kolejne iPhony do na przykład Samsungów, żeby się nie zastanowić nad przejściem z jednego na drugi, więc no to jest... Ja wiem, że są producenci, którzy mają lepszą ofertę, ciekawszą, znaczy ciekawszą cenowo oczywiście, ale powiem wam szczerze, zobaczcie, że Galaxy Tab S jest w super cenie, jest naprawdę tańszy od Pro, odpowiedników tam Wi-Fi, LTE i rozmiarowo, więc cena jest super, naprawdę, jeżeli chodzi o urządzenie, które jest napakowane tak dobrym sprzętem, taką dobrą specyfikacją, AMOLEDem nowoczesnym i w ogóle, więc jest mega tani w porównaniu do poprzedników, jest bardzo atrakcyjny. Zobaczcie, że Kazum, który się teraz pojawił w sklepach, jest też w bardzo dobrej cenie, 1700 zł za Kazuma, gdzie chyba 200 albo 2200 kosztowało S4 Zoom, to jest też naprawdę 500 mniej, więc zastanawiam się, czy po prostu to nie jest jakiś trend Samsunga, że po prostu chce obciąć trochę te ceny i rzeczywiście będą one niższe, więc no mam nadzieję, że tak będzie i tyle. Cześć Robert, jak myślisz, ile będzie kosztował Samsung Galaxy S5 w sierpniu? Jednak nie wytrzymałem i muszę go mi kupić. Mógłbyś polecić mi jakiś aparat lustrzankę do 1500 zł? Jak masz przyklejoną folię na ekran S5, to przy wrzuceniu go do wody folia dalej się trzyma dobrze? Czy w Galaxy S5 po nałożeniu folii na ekran skaner odcisków palców będzie działać poprawnie? Okej. Ile będzie kosztował? Słuchaj, ja nawet nie wiem, ile on teraz dokładnie kosztuje, bo to się oferta zmienia czasami z tygodnia na tydzień. Na pewno będzie jeszcze taniej, może przez miesiąc jeszcze o 50 zł gdzieś tam. To czasami jest złoty strzał i trafi po prostu w jakiejś dobrej partii z hurtowni gdzieś tam i nagle cena będzie niższa, więc tu trzeba jakby monitorować, wszystko zależy od tego, gdzie kupujesz, czy Allegro, czy sklep, jednak gdzieś tam chcesz pewnie kupić, żeby mieć na pewno niebrandowane.
aparat lustrzankę do 1500 zł. Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie, bo już wypadłem z obiegu. Naprawdę, kojarzę jakieś podstawy fotografii, tak jak mówiłem, będzie jakiś cykl, ale nie, już w tej cenie się też nie orientuję, czy jakie to są lustrzanki. Wiem, że były jakieś tam tanie lustrzanki, na przykład Nikon robił, które coś tam, no gdzieś tam były poograniczane, ale całkiem nieźle sobie radziły, bo przecież obiektywy, przepraszam, były te same. Ale teraz nie jestem w stanie ci powiedzieć. Jak masz przykleoną folię na ekran S5, to przy rzuceniu do wody folia dalej trzyma się dobrze. Generalnie od momentu, kiedy mam folię, nie wrzucałem go tak, żeby zanurzyć go całego do wody, ale myję go pod kranem i się nic nie stało. No i ostatnie pytanie, no to masz wycięte po prostu na przycisk home, tak, bo w przycisku masz skaner, więc jakby tutaj nie ma, że tak powiem, folia, nic do tego. Lepiej wybrać S4 Mini LTE czy Xperia V za taką samą kwotę? Ciężko powiedzieć, bo ja tak naprawdę Xperia V nie znam, no ale, znaczy nie wiem, no S4 Mini jest akurat bardzo fajnym urządzeniem i szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba ten telefon w testach, więc no tyle jestem w stanie powiedzieć. Czekajcie, bo tu się dubluje niestety, także... Czy w twojej S5 po zamoczeniu telefon pokazuje ci, że masz podłączone słuchawki, a po 4 godzinach jest normalnie, bo mnie to strasznie denerwuje, czy jest to normalne? Słyszałem o takich jakichś przypadkach, ale to się zgłoś do serwisu, bo to coś jest nie tak z tą membraną, która tam jest przy słuchawkach, bo tam jest taka membrana, która tam się otwiera, zamyka, jak się woda dostanie. I generalnie chodzi o to, żeby, no niech sprawdzą, no skoro pojawia się komunikat, który nie powinien się pojawiać, ale słyszałem o tym, bo już kilka osób tak mi gdzieś tam mówiło, więc ja bym się zwrócił do serwisu. Czy czyścić buforowane dane wszystkich aplikacji, jeśli zajmują 1,25 GB, a aplikacje zajmują 1,67? Znaczy ja nie czyszczę, nigdy nie czyściłem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy by coś to dało. Jakoś nie mam potrzeby tak ingerowania w system, żeby po prostu przyspieszyć sobie coś tam o pół mikrosekundy. Nie wiem, może ktoś jest w stanie odpowiedzieć, czy to ma jakiś realny zysk poza pojemnością. No bo ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. Robercie, posiadasz jakiś sprzęt Apple'a, bo w poprzednim odcinku pokazała ci się aktualizacja Apple Software. Nie, to jest od QuickTime'a tylko, to jest do filmów po prostu, żeby móc odtwarzać, ale nie, żadnego sprzętu Apple nie miałem. Zresztą, znaczy u mnie w rodzinie takim sporo osób ma naprawdę dużo Apple'a, ale dla mnie to nie jest problem, słuchajcie. No, nawet mój bardzo dobry znajomy ma Apple'a i ma iPhone'a chyba, 4S'a i... Ja nie widzę z tym żadnego problemu. To nie ma znaczenia, tak naprawdę wam powiem. Okej, okay. To nawet fajne, że możemy sobie usiąść obok siebie i pożartować, jak tam znowu ci aparat nie działa w twoim iPhone'ie, bo coś mi tam nie działało faktycznie. No, on mówi, znowu coś tam ci się przegrzewa, czy znowu ci bateria już tam nie starcza. No i wiesz, wiecie, na takiej zasadzie, ale to jest tak strasznie miłe i zero żadnej spiny. Bardzo fajnie ogarnięta playlista. A, dzięki bardzo. Po tej ostatniej aktualizacji DS4, no pamiętam, o której zrobiłeś filmik, telefon zaczął się grzać bardziej. Jeszcze nie wiem co, ale może system lub aplikacje zawierają więcej RAMu. Czy też ktoś to zauważył? Co mogę zrobić? No generalnie z tych takich najprostszych rzeczy, które możesz... Ja bym... Znaczy, przy wracaniu ustawień fabrycznych to jest ostateczność, ale ja bym przejrzał aplikacje, bo może niektóre aplikacje nie do końca tam się... że tak powiem, zgadzają z tą, mimo że one są później optymalizowane, nie do końca jakby współpracują z tym systemem, może gorzej po prostu współpracują. Wiesz, ciężko powiedzieć, bo masz pewno milion różnych aplikacji, których nie mam pojęcia jakich, więc rzeczywiście no warto po prostu tutaj pomyśleć, żeby przejrzeć tą listę i tak dalej. Najlepiej to odinstalować jeszcze, może zainstalować na nową tą aplikację. Na ustawienie fabryczne to powinno rozwiązać większość problemów. Kupiłbyś Gear Live, gdyby nie było Gear 2, Gear 2 Neo? Myślę, że tak. Jaki byś polecał monitor do komputera? Max 600 zł. Słuchajcie, ja się kompletnie nie znam na monitorach. Wiem, że Samsung teraz, ale ono podejrzewam, że wykraczają poza ten budżet, ale Samsung ma teraz Ultra HD monitory, kurczę, to jest... To musi być naprawdę fajne. W ogóle ja bym chciał mieć stacjonarny monitor, żeby podłączać tylko do laptopa i siedzieć sobie wygodnie w ten sposób.
ale no faktycznie na takim monitorze można też już naprawdę sporo zmieścić, jeżeli jest Ultra HD, bo tam ta rozdzielczość jest wysoka, to te czcionki, to wszystko jest małe, a widać to świetnie. Ale za 600 zł to ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy są. Znajomy ostatnio kupował chyba za 900 jakiś, ale to jest poza budżetem. Witam, może jakiś filmik o Noxie, który teraz wszedł z aktualizacją na S4. Mam na myśli aplikację, która przynosi nas jakby do prywatnej części telefonu. Czy da się przynosić dokumenty, zdjęcia z jednego poziomu na drugi? To znaczy ja nie uruchamiam Noxa z jednego powodu, bo jak go raz uruchomię na telefonie, w sensie całą tą rzecz, to no to mi się chyba nie idzie jakby tego odinstalować, w sensie przywrócić, wrócić do jakby poprzedniego. Poza tym no ja nie mam na tyle danych, żebym potrzebował coś więcej niż zabezpieczenie odciskiem palca na telefonie, więc no nie muszę jakby rozgraniczać sobie prywatnych rzeczy od, że tak powiem, firmowych, bo u mnie to się wszystko razem przeplata i spoko to funkcjonuje, więc dla mnie Nox nie jest jakąś rzeczą, którą muszę zainstalować, muszę mieć i z tego korzystam. Nie korzystam, przyznaję szczerze. Cześć, robię, mam takie pytanie. Mam 14 lat i zastanawiam się nad kupnem S4 i Note 3. Czy S4 mi wystarczy? Czy lepiej dozbierać do Note 3, a może S5? Smartfona potrzebuję głównie do gier, internetu, rozglądania filmów. No hej, generalnie tak, Note 3 bym odradził, bo może być za duży dla ciebie. Jeżeli jesteś młody, to możesz mieć mniejsze dłonie i tak dalej. Skupię się na S4 albo S5. Kwestia tego, co potrzebujesz. Jeżeli to jest, nie wiem, twój pierwszy smartfon, to może bym poszedł nawet w S4, żeby jakby zostawić sobie też tą lukę. Poza tym, no wiesz, no nie wiem, jak dysponujesz gotówką, bo S5 jest naprawdę jeszcze sporo droga, więc nie wiem, wybrał między S4 a S5 według twojego uznania, co chcesz, tak dalej. S5 oczywiście będzie ciut lepszy, ale myślę, że S4 też będziesz zadowolony. Z jakiej przeglądarki na fonie korzystasz najczęściej? No ja generalnie korzystam tylko z Chroma, tak? Jeżeli mam testy, w sensie chcę wam pokazać, jak działa przeglądarka i tak dalej, no to odpalam to w natywnej, czyli tej Samsungowej, ale ja na co dzień korzystam z Chroma, no bo mam tutaj też Chroma, mam wszystkie otwierane zakładki, wszystkie hasła, wszystkie konta, posynchronizowane wszystko. Mam podgląd do wszystkich zakładek otwartych na komputerze, na jednym urządzeniu, na drugim, na tablecie. Dla mnie to jest rewelacyjne podejście i tak właśnie chcę. Mniej więcej od jakiego wieku można pisać na galaktyczne? Nie, no słuchajcie, żebyśmy... To znaczy, nie ma jakiegoś limitu, tak? Trzeba gdzieś tam po prostu radzić sobie z tekstem, tak? No ale też nie możemy wziąć osoby, która ma 14-15 lat, bo to... Myślę, że tak od 16 to spokojnie. A najlepiej jakby ktoś był pełnoletni. Cześć Robert, co zrobiłeś S3, bo mógłbyś go zrutować, zainstalować? Moja mama go ma, więc... generalnie nie będę tam kombinował. Czy nie boisz się, że jak sprzedasz Note 3 znajomemu, a potem coś się popsuje, to będzie kwas? Czy nie uważasz, że lepiej nie robić takich interesów ze znajomymi? Słuchaj, ja... U mnie akurat o tyle jest dobrze, pod pewnym względem, że jeżeli coś się dzieje, tak, no to ja o tym mówię na kanale i ktoś jest w stanie do tego dotrzeć, że z tym telefonem było coś nie tak. Druga sprawa jest taka, że ja pokazuję telefon, jak wygląda co kilka miesięcy, czy coś się zmieniło, jakieś aktualizacje i tak dalej. Telefon jest w dobrym stanie. Okej, no jeżeli ja komuś przekazuję, czy sprzedaję ten telefon, a po dwóch tygodniach coś się stanie, no to zależy jeszcze, czy sam telefon się coś stanie, czy ta osoba coś zrobi. Znaczy generalnie nie mam jakoś z tym problemu, tak? No, ja też kupowałem kiedyś telefony z drugiej ręki i też miałem tego świadomość i było czas z tym żyć, więc no kwestia po prostu, no nie wiem, ja nie czuję tu jakiegoś dyskomfortu. Kiedy oglądasz recenzje innych youtuberów, to nie masz wrażenia, że oni są z góry bardziej krytyczni dla Samsunga, a dla innych są pobłażliwi? To znaczy, słuchajcie, no, ale to o mnie można tak samo powiedzieć, tak? Że ja jestem bardziej pobłażliwy dla Samsunga, a dla innych bardziej krytyczny. No każdy lubi coś innego i no nawet nie wiem, jakby był bardzo obiektywny, to i tak gdzieś tam podświadomie słowa ułożył w ten sposób, że zaznaczy, że firma X jest lepsza od firmy Y.
Więc nie, ja nigdy nie mam pretensji, jeżeli ktoś... Znaczy, nie zgadzam się, jeżeli ktoś wysunuwa zarzuty, nie wiem, po 2 tygodniach względem jakiegoś urządzenia i mówi, że okej, tutaj to nie działa, tam nie działa, tutaj się słabo działa, tu się zawiesza, tak dalej. A ja mówię, no kurczę, halo, ja mam pół roku ten telefon i ja czegoś takiego nie mam, tak, a korzystam na pewno intensywnie. I to jest dziwne dla mnie, tak. Znaczy, jest też sprawa taka, że czasami zdarza się, że po prostu przyjeżdża urządzenie i coś jest z nim nie tak od początku, z fabryki, no to się zdarza i po to jest gwarancja. I niektórzy, którym trafi się takie urządzenie, po prostu no, mają pecha i wiesz, no muszą o tym powiedzieć, tak, więc oddając później urządzenie, no są jakby zniesmaczeni troszkę. Mi osobiście plastik w Samsungu się podoba, ale ostatnio oglądam twoje filmy o gearach i tam mówisz, że plastik to wada, a w telefonach zaleta. Znaczy nie, generalnie tak, jeżeli mówię o porównaniu, znaczy sam Gear 2 Neo, ja mówię, jest bardzo fajnym urządzeniem, bo jest jakąś alternatywą, jest lżejszy, nie posiada aparatu i na przykład wersja czarna jest bardzo ładna. Ale jeżeli ja miałbym wybierać, to ja bym wybrał po prostu wersję z kopertą metalową, z tego względu, że no ona mi się wydaje, że będzie bardziej trwała, bo ten plastik, zauważcie, że on jest taki matowy tam i on nie jest, ja mam wrażenie, że ten plastik w Gear 2 Neo, on nie jest jakby pokryty jakąś warstwą, która mogłaby zabezpieczać go przed jakimś rysowaniem. Tak masz w telefonie zawsze, albo w tej S5 masz teraz taką delikatną tą gumę, czy taki ten, tak ten materiał się gdzieś tam prezentuje. W S4 był jakby świecący ten plastik, no ale to przez tą warstwę właśnie, która gdzieś tam ma chronić przed rysami i tak dalej. A w takim plastiku, gdzie on jest matowy, no to no generalnie nie powinno się nic stać. I mam nadzieję, że tak będzie, ale rzeczywiście, znaczy jeżeli mam wybrać Gear 2 Neo czy Gear 2, to wybieram Gear 2, ale nie uważam, żeby to było złe rozwiązanie plastik. Ładniej wygląda po prostu metalowy zegarek na ręce, no nie wiem, to jest jakieś takie typowe, tak. Oczywiście, jeżeli pojawi się metal w Samsungach, jeżeli chodzi o smartfony, to chętnie się przekonam, jak to będzie, bo może teraz jestem w błędzie. Znaczy, plastik dla mnie ma taką zaletę, że upadnie, nie połamie się, bo one są na tyle wytrzymałe. Te nowe już się tak mocno nie rysują. Jest lżejszy przez to. No jest kilka jakby zalet, więc kwestia z tego, jak to będzie wyglądało później. Który z polskich kanałów o telefonach najbardziej lubisz? No chyba najczęściej zaglądam do Bartka. No, miejsce się wyczerpuje. Najczęściej zaglądam do Bartka na Smart Reviews, więc... Przepraszam. Ostatnio mam problemy ze snem, ale odkryłem, że twoje Q&A mi pomaga, bo po 10 minutach się już śpię. Nie wiem, czy dla ciebie będzie to komplement, czy zabrzmi to jak krytyka. Nie wiem, no wiesz, słuchaj, ja też jak kładę się do łóżka, to generalnie coś sobie włączę, żeby coś leciało. Oczy zamknę, żeby już trochę odpoczęły. Ale faktycznie, no... Jeżeli zasypiasz, to musi być dla ciebie też nudne, więc przyjmuję to też jako słowa krytyki. Co to za launcher Samsunga, o którym wspomniałeś? Nagram wam film, może będzie właśnie w poniedziałek. Cześć Robert, czy twoim zdaniem warto przesiąść się z Galaxy S4 na iPhone'a 5S? Jak uważasz? Dziękuję, pozdrawiam. Znaczy wiesz, no, jeżeli nie chcesz zostać jakby z Androidem, no to zresztą porównujesz te dwa modele, które tak naprawdę niby są gdzieś tam z odpowiednikami swoimi, no ale iPhone 5S chyba w tej konfrontacji lepiej wychodził, więc generalnie to nie będzie złe rozwiązanie, więc jeżeli chcesz się pożegnać z Androidem, to jak najbardziej iPhone 5S się sprawdzi. O, dobra. Tu ktoś po prostu sobie zaspamował, weźmiemy to, wyrzucimy i to już będzie chyba... No, jeszcze nie. Xperia V, G2 Mini i S4 Mini. Który by w nich wybrać? Ja chyba bym G2 Mini wybrał, bo on świetnie tam... Pamiętam, że go recenzowali, to świetnie wypadał, więc... Warto się na niego jakby w jego stronę zwrócić. Czy Gear 2, Gear Fit zadziałają z innym telefonem niż tylko Samsung? Na przykład z Xperia V? Generalnie nie, ale jest jakaś zmodyfikowana aplikacja, która pozwala na przykład na HTC One M8 uruchomić i połączyć. Są tam jakieś jeszcze problemy, ale generalnie no,
nie jest to tak do końca kompatybilne, więc raczej bym tego tak na siłę nie robił. Jaki polecasz smartfon tak do około 1500 zł? 1500 zł to ja bym wziął teraz nowiutki za 1700 Kazum, naprawdę. Naprawdę bym wziął Kazuma, bo wygląda świetnie i naprawdę robi super zdjęcia, ma całkiem mocną specyfikację. Wiadomo, brakuje tam ekranu Full HD, ale naprawdę super. Telefon dla taty, Galaxy S4 Black Edition czy Note 3 Neo? Zależy, czy tata lubi duże telefony, ale generalnie ja jakoś tam wielkich zastrzeżeń do Note 3 Neo nie miałem. Działał sprawnie, wiadomo, gdzieś tam pojawiły się więcej tych zacięć niż Note 3. A S4 Black Edition niestety trzymałem tylko w ręce, dużo się nie bawiłem. Ale podejrzewam, że to jest jak S4. Mówię, w zależności od tego, jaki mu ekran bardziej pasuje, bo urządzenia są bardzo zbliżone. Oczywiście no, w Note 3 Neo mam gorszy wyświetlacz, to jest, no i ta no, specyfikacja przecież znacie. Dzień dobry, mam takie pytanie. Jak to się dzieje, że Samsung Galaxy S5 w przedsprzedaży kosztował 299, a Samsung Galaxy Tab S z 3G kosztuje? No to jest o to, o czym mówiłem. Że po prostu mam wrażenie, że ta tendencja cenowa, nie wiem, czy jeżeli chodzi o topowe rzeczy, czy te wszystkie produkty jakby poboczne poza tą główną linią, gdzieś tam po prostu mają jakby no, lepszą cenę i cieszę się, że po prostu, że tak się dzieje, no bo naprawdę Tab S, mówię wam, będzie wielkim sukcesem, bo on to będzie taki iPad killer, ten mini. Bo rzeczywiście cena jest atrakcyjna, specyfikacja jest świetna, kolory, jasność, rozdzielczość, no wszystko na niej będzie działać, masa funkcji, masa ciekawych rozwiązań, bardzo cienka obudowa, bardzo fajny design w ogóle, taki naprawdę premium, bo to ładnie wygląda. Ja myślę, że to dlatego go kupuję, bo to jest naprawdę świetne urządzenie, tak. Normalnie tabletu bym nie kupował, bo jakoś super nie potrzebuję. Ale tak to po prostu no, świetnie działa, świetnie wygląda, ja jestem bardzo zadowolony. Dlaczego jak się da zrobić stosunkowo tani tablet, to nie da się zrobić równie taniego smartfona? To nie jest kwestia produkcji, tak? Bo one nie różnią się, tak? Nie wiem, mam nadzieję, że to jest po prostu, tak jak powiedziałem, trend, że smartfony też będą następne tańsze, zaczynając od Note 4 i tyle. I dziękuję za komplement na końcu. A wam dziękuję za wysłuchanie kolejnych moich tutaj wypocin. Trzymajcie się i pozdrawiam. Miłej niedzieli. Cześć.